dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się już po raz kolejny, nie pamiętam który, w grze Archvale. No i tak, dzisiaj kontynuujemy eksplorację wspaniałego lodowego archiwum pełnego trupów, jak sam widzicie, oraz innych wkurzających elementów, z nadzieją odzyskania tej może kolejnego kawałka tego czegoś, co tam zbieramy, co w sumie w tych egipskich klimatach znaleźliśmy, w tym pierwszym lochu, że tak nazwę, też było. A jeśli nie, to przynajmniej dobrej przygody, no i cóż. Ostatnio zaczęliśmy, udało się dojść dosyć daleko. Niestety jednak czas antenowy nas ograniczał, więc nie mogłem sobie pozwolić na jeszcze więcej tego, więc tak, no to jesteśmy tutaj dzisiaj, kontynuujemy przeprawę. I no, co by tutaj jeszcze więcej dodać? Szczerze, to pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem nie stało się nic dosłownie szczególnego, jeśli chodzi o kwestię Archvale'a czy innych rzeczy. No, co najwyżej może, podkreślam może, bo nie jestem pewien. Mogę mieć trochę delikatnie inaczej mikrofon ustawiony na biurku, ale to jest normalne, jak się ma stoi jak taki niewielki biurkowy, a nie jest na ramieniu, że nawet mimowolnie można łatwo przypadkowo to przesunąć i potem tak to wychodzi. Ale no, poza tym to dosłownie nic się nie zmieniło. Nadal jestem tak samo głupi i tak samo nieogarnięty i tak samo zaspany, jak to miało miejsce ostatnio. Chociaż mam nadzieję, że tego mojego zaspania, czy tam powiedzmy niedobudzenia do końca jeszcze, nie odczuwacie jakoś tak szczególnie na tych materiałach, bo no nie ukrywam, staram się, żeby było jak najlepiej, ale ostatnio nie mam czasu za bardzo na nagrywanie o normalnych porach z perspektywy przeciętnego człowieka, więc muszę to robić albo późnymi nocami, albo wcześniej rano, i jakoś taka opcja wcześniej rano na dzień pasuje, przez co często jestem zaspany, jeszcze nie przebudzony do końca, ale wiecie, no YouTube rządzi się swoimi prawami. Jeśli chcę mieć regularność i trzymać jakieś tam tempo, no to czasami trzeba trochę poświęcić. Nie żebym narzekał czy coś, bo ja jestem zadowolony z tego wszystkiego i patrzcie, zginęliśmy ostatnio tuż przed fontanną. Ale tak, no niestety jednak to wynika tak, że no muszę czasami, nie jest to najłatwiejsze. Królu, błagam, pozwól mi udowodnić moją lojalność. Tym razem się nie zawaham. Zrobię tak, jak każesz, to dziecko umrze. Co? No, co to ma być? No, co to za jakiś wariat? Mamy chyba bossa tej lokacji i... No, szczerze mówiąc, chyba, oj nie, chyba go nie pokonam. Chociaż może, jeśli jeszcze łyknę jedną miksturkę, to odzyskam wiarę w to, że da się go pokonać. I okej, 61 za trafienie, nie, co to będzie ciężkie. Mieliśmy znowu pieniądze, ale ja tak łatwo się nie poddam, co nie. Okej, coś jeszcze tutaj ważnego było, tak. No i idziemy, kwiateł. Zobaczymy, czy tobie może się uda. Okej. Czyli tutaj zawsze jest ten sam tekst, co? Okej, czyli musimy być ostrożni bardzo i trafiać z kwiatka, bo to jest nasza jedna nadzieja na pokonanie jełopa. To w takim wypadku, mówiąc szczerze, co może się uda. Chociaż trzeba być ostrożnym, gotowym na wszystko i w ogóle, więc pewnie i tak padniemy w jakiś strasznie głupi sposób. Łyknij, okej. Okay. Takie fale pocisków to ja lubię. O nie, i znowu będzie z mieczem biegł pewnie. A nie, dobra. Okej. Okay. Ale spokojnie, Gwiezdny Klucz, dasz radę. Wierzę w ciebie. Tak, sam do siebie mówię, że w siebie wierzę. Tam w sumie swoją internetową personę. Czyli właśnie Starkiego, jak Gwiezdnego Klucza Starkiego, jak go tak zwał. Ale rozumiecie, o co chodzi. Takie gadanie, nie wiem czemu mi dodaje sił jednokrotnie. A teraz pokonany? Od tak pokonałem przypadkowo? Serio? To uczucie. Dziękuję ci, dziecię. I go nie ma. No, umarnął sobie i tyle go było.
Super, kolejne miejsce na miksturkę i pół serduszka. Jej. Liczyłbym na coś lepszego, szczerze, ale... Może być. I swoją drogą, zwiedziliśmy tu już wszystko, czy jeszcze są jakieś rzeczy, których nie zwiedziliśmy? Nie. Takie krótkie te podziemia i... liniowe, mocno. Ale mniejsza. A, faktycznie jest kolejny ten fragment kamienia. Dobra. Stary król posiadał swą nadludzką moc dzięki pradawnemu rytuałowi. Jedną myślą potrafił pozbyć się nawet najprężniejszych wojowników i czarodziejów. Stało się jasne, że ani łuk, ani miecz, ani nawet upływ czasu nie są w stanie go obalić. Łatwością przejął królestwo, zabijając lub rzucając klątwy na wszystkich, którzy mieli czelność mu się sprzeciwstawić. Okej, czyli ten gościu, z którym na początku walczyliśmy jako pierwszym bossem, tym takim podziemnym, będzie tu powiedział jakąś historię dalej. Jego rządy terroru trwały wieki. Wielu uważało, że nigdy nie dobiegną końca. Trzy kropki. Do odnalezienia pozostały cztery kawałki portalu. Raz na ciebie. Nie rozumiem do końca, o co chodzi, ale dobra. Czyli dobra, czyli jeszcze jesteśmy świadomi, że to jest portal. Co by to było w sumie wywnioskować już wcześniej. O ile to nie było wspominane, bo w sumie nie pamiętam. Ale tak. Historia króla, czas na nas, portal. Zobaczymy, co dalej. A póki co jej, po prostu sukces, udało się i w ogóle, więc... Bez zmieniania zestawu bierzemy kwiatka i spróbujmy dokończyć zwiedzanie tych mroźnych pustkowi. Chociaż nie ukrywam, z kosą pewnie byłoby trochę łatwiej, ale... No już nie chce mi się tego zmieniać. A i swoją drogą dzisiaj też trzeba będzie... kupić to ulepszenie? Chyba to było ulepszenie? Czy coś związanego z tym, że wiecie, gwiazdki są mocniejsze. Zdecydowanie, jeśli chcemy się bawić w magię. A nawet jeśli nie, to powiem szczerze, że lubię kompletować wszystkie rzeczy, więc wcześniej czy później i tak to przydałoby się wykupić. Też dobra, magia jest dosyć mocna, jeśli regularnie zbieram te gwiazdki. Mając zwiększony zasięg gwiazdek, to nie jest aż takie trudne. Więc ulepszenie tych gwiazdek jeszcze bardziej by ulepszyło moje możliwości walki magicznej. Zdecydowanie, więc no. Chyba będę musiał to zrobić. A póki co łyk, miksturki, których mamy teraz wystarczająco dużo, żeby się nie przejmować niczym. No i kwiatuszek zagłady powinien pomóc nam przezwyciężyć większość niebezpieczeństw tej krainy. Skoro, wiecie, bossa podziemi tak po prostu pokonałem, chociaż za drugim razem, cóż, znaczy o jego sile. Bo w sumie do tej pory wszystkich tych podziemnych to tak na easy po prostu robiłem. Może były jakieś mniejsze problemy z tym faraonem, ale szczerze, jak tak myślę o tym, to chyba też tam nie miałem problemów. Ja wiecie, no, po prostu nie pamiętam dokładnie. Po prostu ma naprawdę dużo na głowie. To jest jedna rzecz, a druga... No też dużo gier naraz ogrywam i tym się plączę, gdzie z czym miałem problem, z czym nie. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że jestem pewien, że Dice Dungeons sobie nie radzę najlepiej. A jeśli chodzi o Wiedźmy i Robota, bo to jest takie coś, co pamiętam dosyć dobrze. Natomiast jeśli chodzi o inne kwestie, na przykład, czy, nie wiem, który boss był najtrudniejszy dla mnie w Archvale, czy coś, to takich szczegółów nie kojarzę. Tak co mogę wam tylko powiedzieć, że kojarzę jedną charakterystyczną rzecz, którą ma... jak to się nazywa? Która sprawiała mi problemy mocno do tej pory. A było to konkretnie unikanie. Dopóki nie przerzuciłem tego na spacer. Tam space, jak zwał, tak zwał. No na ten duży, taki podłużny przycisk, który jest poniżej tych... poniżej liter. Obok kontrolów, altów, windowsów i innych takich przycisków. Wiecie, o co chodzi. W sumie nie wiem, po co takie boty wam opowiadam i co to ma na celu, ale mniejsze z tym, po prostu chodźmy zwiedzać. I póki co zapowiada się, że ta kraina nie skrywa niczego więcej. Owszem, na pewno jeszcze... Przynajmniej w moim mniemaniu powinien gdzieś tu być ten taki punkt challenge'ów, bo chyba tutaj jeszcze takiego nie znaleźliśmy. A jeśli znaleźliśmy, to chyba za mało. Na standardy, jakie są do tej pory wyznaczone przez biomy. A ten jest nawet dosyć spory, więc no... Dałoby się mieć tego więcej, ale... No niestety, zapowiada się, że raczej nie. To jest jedna rzecz, którą też należy pamiętać. Tak samo jak każdy do tej pory, no, biom. Tutaj też pewnie jest taki boss biomowy, że tak nazwę, ten taki, wiecie, z którym można się męczyć i
ostatecznie jak się go pokona, co nie trzeba robić, jeśli nie trafisz jakoś tak wyjątkowo w wybranym miejscu, to właśnie dostajesz jakieś przedmioty. Podejrzewam, że tam może być, jeśli tak, to kiepsko. Wiecie, mało życia, stracę finanse. Nie ma żadnego bossa? Okej, okay, padłem, oczywiście. Ale... ale się też zaskoczyłem. A dobra, tu jeszcze jest taka droga. No, że nie ma bossa żadnego, ale może być. Więc zanim coś, to idziemy tutaj i pójdziemy tak na skróty. Wcześniej tylko muszę zobaczyć, ile kosztuje właśnie jakiś taki nowy przypinek czy coś. W sumie nie wiem, jak to nazwać. To są chyba odznaki? Czy coś takiego? O, tak, odznaki nawet kojarzyłem. A, dobra, 1000 mi się musi zbierać na to. A że 600 mam te ultra odłamki. Jakieś skarby więcej, czy tylko ten srebrny? Tylko srebrny, kurczę. To trudno, będziemy musieli więcej poczekać na miejsce, na znak, ale ja chcę po prostu zobaczyć, jak te ultra odłamki działają i o jak dużo bardziej lepiej będą działać względem tego, co mieliśmy do tej pory. Więc tak, dalej bawimy się w magika, to wymaga jednego miejsca. Okej. Okay. Jedno miejsce, to w takim wypadku niebieska karta, żegnaj. No niestety. I potencjalnie te odłamki magiczne może będą miały jeszcze lepsze jakieś skutki na to wszystko. Wyglądać jakoś też inaczej, chociaż nie ma czego się spodziewać aż tak bardzo. Chyba mają trochę lepsze działanie. Pewnie nie jestem. Więc no. Jeśli mają, to super, jeśli nie, no to trudno. Chociaż tak, wydaje mi się, że znacznie szybciej atakuje przy nich. Jeśli to miało miejsce nawet z tamtymi normalnymi. Mogę się oczywiście mylić, żeby nie było nic. To jest, mylić się jest rzeczą ludzką. A w szczególności kogoś takiego jak ja, kto jest wiecznie rozproszonym samym faktem tym, że jest rozproszony. Nie umie unikać, skupia się na jakichś głupotach i opowiada o swoim życiu codziennym w taki sposób, że na to w sumie nie ma żadnego znaczenia. Trafiając tym razem, tym samym w jakieś dziury, pułapki, nie skupiając się na wszystkim, więc... Tak, jakiś działań tu wydaje mi się, że ma, ale jaki konkretnie, to tutaj nie jestem w stanie powiedzieć. Ale dobra, mniejsza. Musimy teraz iść całą trasę. To jest tylko taka smutna, że nie ma tych punktów zapisów częściej, chociaż, dobra. Wiele takich gier tego typu nie ma punktów zapisów zbyt często rozmieszczonych, a to niektóre to w ogóle nie mają ich prawie nigdzie. Idealnym w sumie takim przykładem właśnie są już chociażby Dark Souls. Tam to jest często jest tak, że od ogniska do miejsca zgonu trzeba dobrze się namęczyć, żeby trafić znowu. W szczególności jeśli się, tak jak ja, często próbuję rushować, jak to się tego żałuję. Ale no, mniejsze o to, co tutaj są Dark Souls, żeby tu o nich opowiadać, chociaż... Ja wiem. Każda jakaś taka opowieść ma swój cel, ma swoją wartość i dodaje jakiegoś tam... czegoś do odcinka, więc... Może nie powinien być tak dla siebie surowy, jak odbiegam od tematu bezpośrednio ogrywanej na ten moment gry. Rzeczosi. Swobodnie pozwolić sobie gadać na jakieś takie głupoty. Co w sumie mi się często zdarza. Więc no, jeśli ktokolwiek to ogląda, to... Miło by było, gdybyście wzięli swoją opinię na ten temat. A co do tego, że ktoś ogląda, jestem pewien, że ktoś ogląda, bo do tej pory wszystkie odcinki Archvale'a, no to się oglądają na moje standardy bardzo dobrze, no. Potrafi być nawet tak z 7 wyświetleń. Tak na początku dziennym, wiecie, nie wyjątkowo. Co już naprawdę dobrym standardem. Bo u mnie na początku dziennym, tak nie ukrywam, jest ostatnio z 4-5 wyświetleń, a tutaj nagle Archvale trzyma 7, no to tak aż miło się patrzy na to. Oczywiście wiem, że to mogło być chwilowe i w dowolnym momencie może się zmienić, ale... No po prostu napewa mnie to optymizmem i chęcią do dalszego grania. Jeszcze bardziej. Czy w sumie do grania to może nie, może raczej do nagrywania. Prawda jest taka, że gra się i tak przyjemnie... Nie, no nie. No nie wie, że w swoje blamy. Wracając. I tak się przyjemniej gra, więc no... To czy by się dobrze oglądało, czy nie, raczej by na to, czy będę grał, nie wpłynęło. Prędzej by to po prostu wpłynęło na to, że dajmy taki przykład. Po prostu bym nagrywać i bym to ograł samemu prywatnie. A teraz, no jako że się i ogląda i mnie się wspaniale gra, no to dosłownie nie, no, wykorzystuję okazję. Jest synergia, jest wszystko super, no to właśnie jak mówię. Ja mam przyjemność z grania.
widzę, że ktoś chce to oglądać, no to po prostu podwójne zwycięstwo. Wiecie, gdybym nie mógł tego nagrywać, bo by się nie oglądało, czy okej, mógłbym dla siebie, ale coś trochę mija z celem, to wtedy bym prawdopodobnie musiał odstawić Archvale'a i zanim bym mógł do niego przysiąść tak porządnie, żeby sobie pograć trochę chociaż, no to albo by uciekł już z Game Passa, albo bym o nim zapomniał. Po prostu bym nie dokończył, a tutaj póki widzę, że jest jakakolwiek oglądalność, no to korzystuję okazję taką, żeby poświęcać swój czas nagrywaniowy na ogrywanie sobie Archvale'a, przy okazji tworząc z niego materiał, więc no, podwójne zwycięstwo. No oczywiście, jedyne co to tylko to, że tak przez to posiedzenia nie są takie długie, jakbym na przykład chciał czasami. Bo mam czasem takie momenty dosłownie, powiedzmy po tej 22, kiedy już wszystkie obowiązki wykonane, wszystkie jakieś takie karty pracy odesłane wykładowcom, jakichś takich żadnych kolokwiów ani innych rzeczy nie mam w pobliżu. A też nie mam co robić, mam takie po prostu, że w sumie fajnie byłoby sobie pograć w coś, tylko nie wiem w co. To jest taka też ciekawa sprawa. Mam ogólnie taki zwyczaj, że jeśli coś, jak to się nazywa, nagrywa, to nie ogrywam tego prywatnie, więc tak. Po prostu, jak mam ochotę na Archvale'a, czasami taką i mam wolną chwilę, to owszem, pójdę pogrinduję, ale to nie to samo co granie sobie samemu i zwiedzanie. A jeśli chodzi o to, czemu nie gram w coś prywatnie w czasie, kiedy nagrywam, to odpowiedź jest prosta, nie chcę sobie spoilować czegoś do nagrań, więc tak. Wolę po prostu, jak coś ogrywam, to albo grać coś, co już znam i z premedytacją pokazywać wszystko i mówić co i jak, albo jeśli to jest gra na ślepo, tak jak ty w przypadku Archvale'a, no to na ślepo grać i nie spodziewać się niczego konkretnego, bo takie psucie sobie niespodzianek na nagraniach, to jest coś, czego nie do końca lubię. Okej, rozumiem, jak ktoś już tam ma taki, powiedzmy, sposób, że pokazuje gry, które zna, które wie, że są super, ale mówiąc szczerze, ja w moim przypadku, czy to chodzi o mody do jakichś gierek, czy przykładowo Gothic, o którym już wspominałem chyba nawet jakiś czas temu na którymś z odcinków. Ale tak, chyba wspominałem odnośnie drewnianej zbroi, ale dobra, mniejsza. A to tak. To właśnie, grając w edycję rozszerzoną, no nie wiedziałem, co mnie czeka. Ogrywając częściowo Returninga 2, też nie wiedziałem, co się tam dzieje, jak tam to wszystko działa. Więc no, ja po prostu uważam, że jak mam coś ogrywać na ślepo, nie ma sensu prowadzić dwóch rozgrywek jednocześnie i spoilować sobie po prostu wszystkiego. Okej. Są gry takie, które mogą powodować, że dwie rozgrywki są całkowicie różne od siebie. Tyle przez to, że dajmy na to, biorąc jakąś frakcję, nie zobaczysz jakiegoś wątku popularnego, czy z innej perspektywy wszystko będzie się działo. I w takich sytuacjach jestem skłonny może prowadzić dwa podejścia naraz. Uczyłem drugi skarbik. I mamy tutaj arktyczny kostur. To 8, dosyć dobre statystyki. Fajne. Nie wiem, czy tam też tego nie mogłem wykraftić, ale mniejsza. W takiej sytuacji, no mówię, mógłbym rozważyć taką myśl, ale zazwyczaj nie lubię prowadzić kilku save'ów jednocześnie. Z wyłączeniem może jakichś tam, powiedzmy, gier co-op, gdzie jeden save prowadzę, dajmy na to, z jednym znajomym, drugi z innym. I tak dalej. Tylko tam wtedy najczęściej to jest takie, że siedzę w roli tego asystenta w tym koopie. Jeśli są jakieś RPG czy coś, który pomaga, powiedzmy, w trudniejszej sytuacji, tam pomaga z bossami czy coś, jak to w idealnym przykładzie mogłoby być Dark Souls'y, kiedy je ogrywam i tak dalej. No, ale poza tym to rzadko kiedy. Naprawdę bardzo rzadko kiedy. No dobrze, wybaczcie mi to cięcie, ale stwierdziłem, że nie ma co, powiedzmy, znawiać w tym samym miejscu, a akurat była przerwa, bo powiedzmy, że domownicy przyleźli i mieli jakąś tam niewielką sprawę, więc chciałem po prostu wyjaśnić co i jak. Przy okazji sobie trochę dofarmiłem tam parę pomieszczeń, przybyłem tutaj, wpłaciłem. I tak, ukończyliśmy już biom lodowy, tym samym pozostały nam tak naprawdę dwie ścieżki tutaj, ale nie wiem czemu nie jestem w stanie tu wejść. Zresztą pamiętacie chyba tam jakby barierę, że tak to nazwę, która blokowała jako tak nam dostęp do tych dalszej drogi. No i tutaj właśnie te takie podziemne miejsca, więc pora iść do podziemi. Nadal nie wiem do końca co, jak, gdzie, kiedy. Jedyne co to tylko naszła mnie myśl, że w sumie można byłoby zobaczyć sobie ten olbrzymi miecz, bo patrzcie, jakie to piękne obrażenia bije. 774, nie wiem, to po prostu rozwalałoby wrogów Chemiga. I w sumie tak, mógłbym kupić taki miecz, chociaż musiałbym sprzedać skarb, jeśli jeszcze go mam, bo w sumie nie pamiętam, czy go sprzedałem, czy nie.
Ale chyba jakiś skarb powinien mieć jeszcze. Tak, srebrny skarb, więc sprzedamy. Zanim jednak tamten miecz, który kosztuje 1000, to kupiłbym nowe miejsce na te odznaki, przypinki, czy co tam jest, nawet nie pamiętam, ale dobra, jej. 200 monet, tak, cudowne, przyjdź jeszcze i dobra. Witaj maluchu, czy chcesz się gapić, tak, dawaj miejsce na odznakę, hura. Może mieć więcej rzeczy, więc super. I zanim coś, to właśnie jeszcze sobie to domentujemy, tak, super, pięknie. No, i teraz w pełni sił możemy wyruszać powrotem do boju. Lokacji niestety nie znam, więc w tym momencie powiedziałbym tylko tyle, że pas, jeśli chodzi o póki co granie na wojaka. Przerobimy się z powrotem na maga. Głównie po to, żeby właśnie mieć święty spokój. I podać. Może być dodatkowe serduszko. I w takiej magicznej konfiguracji, siadając arktyczny kostur. Kostur Krokomaga i Róże Zagłady. Chciałbym właśnie wyruszyć na spokojnie tutaj do tych jaskiń zwiedzać. Zaczynając oczywiście od testowania tego kostura i... Okej. Okay. Wcześniej chyba to nie zadziałało, bo teraz widzę, że te gwiazdki mają inną teksturę całkowicie niż wcześniej. Więc może wcześniej to po prostu nie działało, jak tam normalne wypadały. Mnie się tylko wydawało, że wiecie, że te wypadają, ale tak, ten kostur no, robi robotę. Nie zdać nic mówić. Okej. I taka jeszcze od razu główna sprawa. Oczyszczam tutaj tereny, wiem, ale nie pójdziemy dzisiaj do lochu. O, co to, to nie. Dopiero co jeden skończyliśmy i... Żal byłoby po prostu od razu kolejny. Ojej, nie. Idź mi stąd, trupeł. Te nogą znowu szkielety. Ale tak, idź mi stąd, trupeł. Nie chcę mieć sobie na razie nic do czynienia. W szczególności, jeśli bomby rozrzucasz. No i właśnie, oczyścimy to wszystko. Pozwiedzamy na spokojnie całą lokację, albo przynajmniej jej większość, a później, ewentualnie, podkreślam, ewentualnie w następnym epizodzie pójdziemy do podziemi. Żeby, wiecie, też tak nie siedzieć tylko po tych podziemiach. Wiem, że wątek główny to sprawy, no ale... Mi zależy też na tym, żeby sobie spokojnie pograć, pozwiedzać. W ogóle nie tylko wątek główny. Więc no. Po prostu zbierajmy te gwiazdki, klejmy mikstury i jakoś sobie radźmy z tym wszystkim. Zbierając przy okazji nowy materiał, żeby niedługo sobie koszulę ulepszyć jeszcze bardziej. Chociaż tak, nie ukrywam, mój główny cel, jeśli chodzi o łażenie tutaj wszędzie, to jest szukanie nowych akcesoriów na te przypinek, czy... Jakoś nie mogę sobie nigdy zapamiętać, jak to się nazywa, chyba odznaki. Tak, odznaki, tak, tu są odznaki w tej grze. Cóż, no, może przyznać, arktyczny kostur wydaje się być bardzo dobrą bronią. Ale trochę szkoda, że wcześniej go nie wykrafciłem samemu. Ale z drugiej strony za to dobrze, przynajmniej tych lodowych odłamków nie zmarnowałem, chociaż ciężko mówić o marnowaniu czegoś, co można sobie farmić na workach ile się chce. I dobra, kolejna śliwka. Za mało, co prawda, żeby już sobie zrobić ten, jak to się nazywa, kolejny poziom miksturki, ale zawsze przynajmniej śliwka. I muszę przyznać, znacznie przyspieszają te gwiazdki, jakie regularnie zbieram, działań tego kostura. I fajnie wydrapiają właśnie się teraz, no właśnie z takimi wszystkimi ustawieniami, więc kto wie, może nawet zostaniemy jednak magiem. Tak głównie. Chociaż nie ukrywam, najlepiej byłoby i tak nie iść w konkretną ścieżkę, raczej rozwijać sobie wszystkie po trochu. Więc dopóki nie będzie jakichś takich rzeczy, że słuchaj, no musisz wybrać co chcesz. I tak po prostu dosłownie dokonaj commitmentu do konkretnej ścieżki, czyli po prostu wybierz klasę, coś tego typu dosłownie, to wolę grać tak po trochu wszystkim, żeby mieć zawsze możliwość łatwiej zmiany na inny archetyp, jeśli trzeba będzie i tak dalej, no i no szczerze, to właśnie mi się podoba. Lubię, kiedy gry dają taką swobodę. Owszem, niech będzie ciężej, jeśli chcesz grać pod wszystko, że tak nazwę. Okej, niech będzie tak, że ostatecznie musisz jakąś tam niewielką decyzję zrobić, która cię trochę ukierunkuje. Takie rzeczy mi pasują, ale kiedy gracz ma swobodę działania, zmieniania i testowania i tak dalej, to moim zdaniem jest fajne. Okej, idziemy tak, tutaj i... O nie. Tutaj stało się coś... naprawdę poważnego. Z tego co widzę, to tutaj nawet nie mogę wejść. Więc cokolwiek tu jest, to nie teraz. Dobra. No to warto wiedzieć, że właśnie zwiedziliśmy teraz miejsce, które w sumie
No chyba powinniśmy nawet zwiedzić na ten moment. Więc jej. Chociaż to trochę dziwne było. No i wracając. Więc bardzo lubię po prostu takie classless systemy, że tak nazwę. Nawet jak chociażby Albion Online. Jeśli już mówimy o takich grach, powiedzmy, multiplayer, które to przedstawiają. Po prostu to jest fajne. Bo tak naprawdę grając w Albiona, owszem, łatwiej masz, jeśli będziesz, powiedzmy, skupiał się od początku, nie wiem, na rozwoju Shadmaga i do tego, powiedzmy, dwuręcznego miecza. No ale nic nie stoi ci na przeszkodzie, żeby zacząć z tym, a potem nagle przerzucić się na sztylety, albo w ogóle zmienić i zbroję, i broń, i wszystko. To po prostu nie ma klas. Jedno co, owszem, będziesz musiał od początku ekspić te ekwipunki, zajmie ci to więcej, na pewno, niż gdybyś właśnie, jak mówiłem, siedział przy broni oryginalnie od początku. No ale proszę bardzo, nic nie stoi na przeszkodzie. No poza ewentualnie czasem. Czas to akurat jest chyba największy limiter czegokolwiek. Jeśli chodzi o takie gry tego typu. Więc no. Ja tutaj wyrażam swoją opinię, wiecie co, jaki. To właśnie mi się podoba w Archveil póki co, że właśnie mam taką swobodę działania, możemy się bawić wszystkim po trochu i tak dalej. I tak naprawdę nie limituje nas nic. Owszem, materiały mogą limitować, ale wiecie, no to jest takie, no to muszę godzinę więcej farmić. Spoko. Mogą limitować nam nasze możliwości manualne, ale w końcu też czy później jakoś coś, powiedzmy, przejdziemy i tą barierę. Dobra, teraz to wpłaćmy. I tak jeszcze nic z tym nie mogę zrobić szczególnego. I szybko zobaczmy, czy nie ma jakiegoś super craftingu dostępnego na ten moment. Chyba nie. Jedne co tutaj właśnie mogę szulę ulepszyć, żeby mieć więcej pancerza. Dwa punkty. Tylko czy to ma sens? Powiedziałbym, że jakiś to na pewno sens ma, ale póki co spasuje. To jest pierwsza sprawa, jeszcze zanim coś, co może pogadamy z nim, bo wydaje się takie trochę inne dreszty. Okej. Okay. Niestety ucina nam tekst, nie wiem czemu, ale dobra. Wielu tutejszych turystów, tak mi się wydaje, ekscytuje się pismami, które prawą o jakimś idealnym świecie leżącym poza granicami naszego własnego. Nieco nie przekonuje. Świat pozbawiony cierpienia? Też coś. Mamy coś więcej, czy nie? Okej. Okay. Czyli coś tak po prostu będzie gadał i tyle w sumie. A więc mniejsza z tym. Idziemy dalej do krętych jaskiń, zwiedzamy, bijemy trupki. Nie można na innych wrogów trafić, wszędzie muszą być nieumarli w jakiejś postaci. Jak nie, nie umarli, to bandyty. Albo gluty. Ale dobra, przynajmniej możemy próbować swoich sił, nadal zbierać materiały i właśnie powoli sobie w swoim tempie to ogarniać. Nie, super jest. I to jest właśnie coś, co mnie bardzo zachęca do Archveil. Tak, luźna swoboda, są momenty wyzwań, a są momenty takie jak teraz, że po prostu łazimy na spokojnie i zbieramy śliwki, pokonując hordy wrogów, zbierając coś. I powiem szczerze, że to może mieć nawet wiele wspólnego z tym, co też właśnie sobą prezentował Forager. Bo tak, naprawdę widać tu mnóstwo podobieństw i w stylu graficznym, i w innych rzeczach. Też styl graficzny ciężko powiedzieć, pixel art jak pixel art, tak naprawdę. Owszem, niektóre kwestie mogą być podobne, ale aż tak w sumie nie. Dobra, nie wiem w sumie co chciałem przez to powiedzieć, ale wracając. I właśnie przez to samo działanie, że tym ulepszaniem postaci stopniowym z tym wszystkim, jest po prostu przyjemne. Nie zdać nic ująć, przyjemne. Więc ja tu nie będę narzekał jakoś wyjątkowo na nic, po prostu cieszmy się tym, póki gra trwa. Póki ja mam wenę do grania, wy macie wenę do oglądania. No i dopóki gra jeszcze nie jest jakoś tak radykalnie trudna, że tego się nie da w ogóle grać. Jak to miało miejsce z innymi grami, które kiedyś tam miałem styczność. Jak chociażby Bound by Flame, które jest okropnie trudne. I tak jeszcze wam w ogóle powiem ciekawostkę, bo wróciłem do tego sobie na chwilę prywatnie, jakiś czas temu. Wyobraźcie sobie, najwyższy poziom trudności jest po prostu powodem do śmiechu. Jedyne co tam się zmienia, to to, że wrogów trzeba dłużej bić. Tak, w prawdzie. Wrogowie tak samo szybko nas eliminują jak na niższych poziomach trudności, przynajmniej ja tak to odczuwam. Gra jest tak samo trudna. Jedyne co to naprawdę, musimy po prostu ostrożniej atakować wrogów, bo musimy więcej ich bić, zanim osiągniemy sukces. I to tyle, więc to tam jest poziom trudności tak wyśrubowany, że to jest nieprzyjemnie trudne wręcz. A tutaj?
jak na razie te nawet najtrudniejsze momenty to były tylko kwestie udowodnij swoją siłę, udowodnij swoją zwinność, próbuj i w końcu ci się uda. A tam to jest tylko takie, no, zrób wszystko idealnie, rób builda 100% idealnego i wiedz z wyprzedzeniem najpierw kilkugodzinnym, co ci czeka. Bo inaczej nie ma szans. Ja tak na razie to odczuwam, dlatego też przerwałem i serię i ogólnie ogrywanie tego jakoś tak bardziej. A póki co nie przejmujmy się takimi smutkami. I po prostu wskakujmy do challenge'a i zobaczymy, jaki będzie tym razem. Okej, to dobra, jest jeden z tych takich wredniejszych, trudniejszych, ale nie przejmujmy się tym, może jakoś damy radę ostatecznie. Dobra, czyli sobie po prostu jeżdżą i plują mnóstwem pocisków. Trzeba to szybko zrobić, zanim one zaplują całe to miejsce. Chociaż dobra, nie jest aż tak strasznie źle, jakby mogło być. No. Mogło być gorzej. I piesek mi się rozszczekał, więc... za chwilę się widzimy z powrotem. No dobra. Kwestia piesa załatwiona, to teraz tylko... ogarnijmy tutaj sekwencję drugą i trzecią. No i będzie dobrze. I tak ta druga wydaje się być tym samym, tylko szybszym. Więc nie jest aż tak strasznie źle. Jak można było myśleć, że jest, tylko trzeba się skupić. A trzecia, w sumie trzecia nie wiem jaka będzie. Pewnie też to samo, tylko jeszcze szybciej zmienić życie. Żeby jeszcze bardziej utrudnić życie. I w ogóle wkurzać. Chociaż, dobra, to nie jest aż takie złe. Tylko jak mówię, potrzeba skupienia, a nie gadania o głupotach. I niestety już myślałem, że końcówka, ale nie. Padłem w pociski po prostu. Dobra, dawaj gwiezdny kluczu. Dasz radę. I okej, sekwencja druga za nami. Sekwencja numer 3. Okej, czyli po prostu... A, jeszcze szybciej, bez przerwy będą tym pluć. Co w sumie nie jest niczym trudnym. Jeśli tylko będę się skupiał na tym, o czym mówiłem wcześniej. Czyli na metodzie spokoju i tak dalej. I wpadłem w pocisk. Szczerze to widzę łatwe naprawdę rozwiązanie tego wszystkiego, bo czekać aż jakiś tam segment... planszy będzie pusty od pocisków, potem tam wszarżować szybko daszem i dopiero podnieść. Gorzej jak to się gdzieś pojawia blisko środka. To ciężko to, żeby tam pocisków nie było. O nie. I teraz widzicie? Czekam na takie po prostu momenty, kiedy to będzie otwarte i pociski będą... Trzeba sobie te wypluwacia pocisków z dala od tego i łatwo. Więc jej, udało się i to bezproblemowo. Mamy tutaj kryształowe okulary. Broń magiczna zadaje dodatkowe obrażenia przeciwnikom, przeciwnikom z pełnym zdrowiem. A, czyli po prostu pierwszy atak broń magiczną jest mocniejszy. Dobra, przyjemne. Skorzystam z tego definitywnie, na pewno. Ale to nie teraz, na razie musimy po prostu tutaj się skupić na tym, żeby przetrwać, wygrać, odkryć nowe lokacje, jakieś inne nowe rzeczy. A nie na tym, żeby... wracać do fontanny, się leczyć czy coś, chociaż takie powód do fontanny i przetestowanie tych okularków nie powinien być niczym takim totalnie złym. Patrząc na to, że no, to nie jest taka daleka trasa, chociaż dobra. Nie ukrywam też, preferowałbym po prostu to przejść jak najprędzej i tyle. Dobra. I teraz, czy tutaj mamy jakieś przejście? Nie, to jest już ostatni segment. A tam dalej jest jakieś to przejście, ale tam dalej to za chwilę. Najpierw musimy zobaczyć tą odnogę. I pomału też zbliżać się ku końcowi, nie ukrywam, znowu mamy już 35 minut na liczniku. A ja myślę o nie wiadomo czym. I robię nie wiadomo co. Dobra, kolejna śliwka. I... ognista rozkwitnienia. No jeszcze, że nie podoba mi się co. Ale okej. Jeśli dziecko pragnie wstąpić do ognistej rozpadliny, musi wpierw się wykazać. Musi przetrwać rytuał demona. Czy dziecko chce udowodnić swoją siłę? Porażka. Nie pozwól dziecku stracić życia przez jego ignorancję.
dziecko powróci, gdy będzie silniejsze. Nie rozumiem, o co chodzi. Chodzi o kwestię HP czy czego? Nie wiem, o co tam chodziło nawet. Wiecie, podejrzewam, że to może być jakaś kwestia, nie wiem, jakichś nowych mocy czy czegoś, więc... Znaleźliśmy coś, czego jeszcze nie możemy tak naprawdę zeksplorować. Jest cała nowa lokacja, co kolejne jakieś coś. Tylko wcześniej tego nie było aż tak widać, okej. Nie wiem, może to oznacza, że trzeba mieć więcej HP, trzeba być na pełnym życiu przyjść i no, nie wiem, dać się tym obić ile wlezie. Jeśli byśmy mieli wystarczająco dużo obrony, życia i tak dalej, to on by stwierdził, że możemy przejść. Ciekawe będzie, żeby to się przekonać, sprawdzić, ale to już nie dzisiaj. Nie w tym epizodzie. Bo jak na razie to po prostu wymieniłbym... A ile potrzebujemy? Jedną rzecz, to jedno czerwone na to. I powrócimy tam teraz szybko, zobaczyć drugą odnogę. Tak, pierwszy cios jest dużo potężniejszy. To jest, moim zdaniem, ciekawe. Nie jest jakieś super mocne, ale wiecie, no, przyjemne, ciekawe, dobre, przydatne zdecydowanie. Jako, że broń magiczna tutaj, no jak na mój gust, do najlepszych do tej pory nie należały. Ja się wiecie, no, ja są niczym złym, bo jeśli się właśnie na farmie tych gwiazdek, to szybko to można po prostu roznieść bossy. I zwykłych przeciwników też i w ogóle tylko. No. Ciężko mi określić, co mi w nich nie pasowało, ale coś takiego było szczególnego. No te okulary trochę pomagają rozpocząć walkę. Wyeliminować szybciej właśnie jakiegoś oponenta. Bądź w przypadku, powiedzmy, broni takich jak ty, no to... Tylko przyspieszają ten proces. Który i tak nie jest strasznie skomplikowany. Tak. I przy okazji jeszcze odnośnie tej listy rozpadliny, wydaje mi się, że tam może być coś, co wcześniej... O czym wcześniej myślałem. Czyli tam, może tam będą do zdobycia te całe ognisto odłamki, czegoś tak, o których niektóre przepisy chyba krawcenia rzeczy nam wspominały. Dobra, mamy jeszcze dwie miksturki. Za mało, żeby się wrócić do pełna, ale jeśli będziemy ostrożni, może uda się rozwiedzać tutaj wszystko, albo prawie wszystko. Dostać tyle mało obrażeń, żeby tam jeszcze pójść i spróbować, czy całe życie nam wystarczy. O ile tam chodzi o przetrwanie, a nie jakieś inne triki, typu, nie wiem, jakieś zarzucenie tarczy czy coś, której w sumie nie mamy, więc nie możemy się tarczować. Ale dobra, mniejsza. Okej, znak zapytania zazwyczaj zwiastuje coś dobrego. Albo fontannę, co w sumie aż takie super dobre nie będzie. Chociaż okej, będziemy mogli łatwiej się transportować, co jest przyjemne, ale nie jest jakieś super przydatne teraz, wiecie, z perspektywy czegokolwiek. Albo jakieś fajne skarby. Albo chyba jeszcze coś może zwiastować wyzwanie. Albo ulepszenie bomby. Tak. O tym zapomniałem. Chyba to jest najgorsze, co mogło się trafić, szczerze, w tym wszystkim. Już bardziej bym się cieszył nawet z fontanny niż z ulepszenia bomby, z której i tak nie korzystam. Cóż, jest bomba, to niech będzie bomba. Okej, okay. Lokacje póki co wydają się być dosyć proste. Przynajmniej na tej ścieżce, w tym fragmencie. I tak. Wydaje mi się, że właśnie lodowa kraina była trochę agresywniejsza. Nie wiem, czy bili więcej, bili mniej, ciężko mi określić. Na pewno była agresywniejsza niż to, co tutaj prezentuje sobą ta kraina. Nie chciałem jeszcze tego pić. Swoją drogą nie powinien też puszczać już jakiegoś picia, jak zaczynam pić miksturę. Bo... Jeśli przerwę wcześniej, to nie dostaję pełni regeneracji. Naprawdę trzeba uważać. Dobra, to teraz wypiję ponownie, tym razem za pełną wartość. Ostrożnie. Pójdziemy. Nie wierzę po prostu, że od niego dostałem tyle obrażeń. Od zwykłego trupka w czapce łucznika z kuszą. Powinienem się wstydzić swojej lamy. No ale dobra, stało się, trudno się mówi. Dobra, dobra, nie jest dobrze, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Jest spore ryzyko tutaj zginięcia. Jeszcze większe niż przed chwilą. Trzeba być naprawdę ostrożnym.
Ryzyko zginięcia jest naprawdę olbrzymie. Okej, okay. Jestem w bezpiecznym dystansie, dobra? Daliśmy radę. Jeśli to będzie zwykłe miasteczko, a nie jakieś dziwne. Darcia Sadyba. Muzyka dziwna. Ale dobra, jest to zwykłe miasto. Więc udało nam się. No to właśnie chciałem powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni. I przy okazji, ile tych ślifków mamy? 6! Dobra, starczy, udało lepszenie miksturki, więc to też na zakończenie epizoda zrobimy. Potrzebujesz czegoś? Tak, potrzebuję. Pokaż mi, co tutaj się nowego pojawiło. Kapelusz z grzybiego kapelusza. Zaradnikowy kiścień. Grzybowy łuk. Zaradnikowy hełm. Mocne. Zaradnikowy pancerz. Coś mi się wydaje, że trafiliśmy do jakiegoś grzybowego biomu. I tak mocno grzybowego. Dobra, ale póki co dzyń. Wzywamy bank. I ulepsza się nam do 5000. Dobra. Fajnie. Witaj z powrotem, tak, mam do wpłacenia. Dużo nawet. Fajnie. Ale zanim coś tutaj, i z MBC-ami coś nie chcę się gadać, szczerze mówiąc. To czy jest gdzieś sprzedawca przypinków? Pałac sromotnika. Tam nie chcę iść. Halo, sprzedawca przypinków, jesteś? Chyba go nie ma. No, niestety. No cóż. Trochę to smutne. Jeśli go nie ma. Wiecie, liczyłem na kolejne miejsce na przypinkę, a tutaj takie nie. Ale dobra. Skoro go i tak nie ma. W takim wypadku widzimy się jeszcze za chwilę na zakończeniem odcinka, bo jak mówiłem, po prostu wszystko już mam zrobione, a jedyne co to chciałem jeszcze sprawdzić kwestię testu demona, no i potem miksturki. No dobra. Jestem ponownie, pewnie za mało życia znowu. Dobra. Aha. Tak. Zdecydowanie tutaj chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby przeżyć po prostu jak najdłużej, więc... no niestety. Muszę się nauczyć lepiej unikać. A póki co widzimy się ponownie we wiosce z kucharzem, żeby już... no, ulepszyć miksturkę. No dobra. Tak więc, mega śliwki, wystarczy. Pokus, pokus, czarmary i w ogóle tak, standardowo wrzucamy do garnka. On mówi swoją standardową formułkę. I tada, miksturki leczą znowu o pół serca więcej. Super po prostu. Czy dać mu wszystkie? Nie, tylko 5. Jeszcze jedna śliwka. Jeszcze 4. O, dobra, złamało schemat. Będą jeszcze ulepszenia, ale nie wymaga to 6, nadal 5. I jeszcze póki tu jesteśmy, mamy w zapasie 1500, to zobaczymy jak z kosztami ulepszenia. No szczerze niskie są, więc póki się da, to lepsze, bo moim zdaniem broń zasługuje na to. I cóż, 700. Tu już akurat wymaga to wiele, ale nie przejmujcie się tym. Z łatwością wyfarmię te pieniądze. A póki co to tyle, więc dziękuję wam bardzo za uwagę. No i cóż, do zobaczenia już w kolejnym odcinku, więc trzymajcie się i hej, hej!